Na co polujemy? Na cokolwiek, jak rozumiem. Najchętniej na jelenie. Okej. I dlatego właśnie idziemy do lasów. Dobrze. Istnieje oczywiście szansa, że coś nas zaraz zje, ale... Powinienem zauważyć z daleka, teoretycznie. A jak masz teraz gogle z noktowizją, no to... Pusto. Głucho. Wszechświat śpi, położywszy na łapie swej milczkiem z kleszczami gwiazd ogromne ucho. Tak. O, proszę bardzo, saletra. Cip, cip, taś, taś. Ani jelonka, ani ząbiaczka. Nic. No totalna cisza. Zero, nul. Boją się nas, czy co? Może. No kurde, smutek. Co za płotek? Skąd on się tu wziął? Tu jest moja kopalnia saletry. To kopalnia, dobrze. Nie saletry, tylko ołowiu. Co to za płotek? O, zombica. Czekaj. Zastrzelają na cichacza. Zastrzelają na cichacza. Dziękuję. Proszę. On jest wystarczająco blisko, żeby dostać jeszcze od nas ten? No, najwyraźniej. A sobie odejdziemy dalej. To już nie będzie miał tak dobrze. My tutaj harujemy, a on co? A on tylko buduje bazę. Na wlizę sobie na górę, zobaczę, co tam dają. A to co dają? Górę. O! No co tak skaczesz? No nie skacz, nie skacz. No. Spójrz. O! O, dzień dobry. Elegancko. Jakieś jajki? Kurde no. Co za posucha. Nigdzie drogi, ni kurhanu. Patrzę w niebo gwiazd, szukam przewodniczek łodzi. Co jest ze mną nie tak dzisiaj? Może wypłynęłaś na suchego przestwór. Ale czego? Tego już... Dlatego, że nie mamy piwa. Dokładnie, braku. Jest to suchy przestwór. Bardzo suchy. Do czego to strzela? Do kury, ale ona za szybko biega. No proszę. Może to xenomorf. Trzeba było powiedzieć. Kurwa, wreszcie. Kurde, prawie cały magazynek zmarnowałam na tę głupią kurę. Mamy trochę tego. Czuję głód, maksymalna wytrzymałość spadła. No wiem, że czuję głód, kurde, jak tutaj nie ma żadnego jelenia, żebym mogła sobie go zjeść. No jest dziwnego, że jestem głodna i biedna. No. Też wracam do domu, bo mi się właśnie kilo zepsuło, nie wziąłem żadnego zestawu. A w ognisku mamy, proszę bardzo, stek z ziemniaczkami. Herbatki czerwone. Pięknie. O! Kurde. Co stało się? Proszę, jelonek. Utrafiłem. Utrafiłeś jelonka. Czego znaleźć. I to kurde za domkiem. Jest. O, ja też widzę jelonka. Gdzie? Koło bazy.
tak? A nie tego zabitego. Nie. Nie mówię koło domu, tylko koło bazy, czyli tam, gdzie ja wyszedłem. Dobra. Dobrze, mamy trochę skóry. Znalazłeś tego mojego jelonka w jedynie. Przebiegłeś koło, dokładnie koło niego. Przebiegłem kolejnego. Może one tak lubią świtem. Może. No najwyraźniej, ponieważ ostatnio widziałem też nad ranem. Zombiaczek przed tobą, możesz go zarąbiać. Znaczy z drugiej strony, w drugie przed tobą. Dziękuję. Dobra, to teraz czy ja mogę się dowiedzieć, jaki jest plan? Dobra, no. No, ja robię bazę. Aha. I podejrzewam, że tę bazę będę robił przez... No, do hordy, mniej lub bardziej. To moja zostaw. Tudzież tak długo, aż nie zostanie zrobiona. Okej, to jest miny? Moja jest żółta. Powiem tak, jeśli Szamański chce rozbierać samochody... To ja wezmę Mareckiego i pojedziemy na pustynię. A i kurde, i nie wziąłem sobie tego. Żabki. Ja mam. A masz dwie? Jedną. Może znajdziemy. Może znajdziemy. A, czekaj. Kura. Kurde. Czekaj, kurde. I w tyłek. Bardzo ładnie. Ale mi się zaklinowała w takim... takiej stojącej pozycji. O, wow. Dla mnie to ona jeszcze, kurde, wygląda jak okaz. No nic nie chcę mówić, ale z niej to skóra nie bardzo leci. No to będzie mięso. No. No nie, w ogóle z tej nic nie, tylko trochę piór poleciało. Samochodów zwykle ma się trochę skóry. No, z samochodów, z kanap. O, tutaj mamy samochód, w zasadzie mogłabym go roznieść. No to rozdupczaj. Rozdupczam. Ja się pokręcę po okolicy w poszukiwaniu... w sumie nie wiem czego. Wczorajszego dnia. Jelonka? To chyba po łupki pojechaliście, nie? Tak? Tak. Nie byłem pewien. Pojechaliśmy po bardzo różne rzeczy. Jest fajnie, jesteśmy w spalonym biomie, jest ślicznie. Polecam, świetne miejsce na wakacje. Tak jest. W zasadzie ty zamiast, kurde, się snuć po okolicy, mógłbyś mi zabezpieczać tą... tyły. Ale nie musisz. Daleko, myślę, że... wiesz, nie odjechałem. Myślę, że dostrzega jakieś się rozglądam. Stworzenia. Jakby co zrobiły się pociski. Znaczy w sensie łuski i te. Dobra, najpierw wymienić browar na wodę. To wiesz, dlatego to się robi na odwrót. No. Jedziemy na południe. Jedziemy na południe, tak. Czyli tą dolną drogą. O, jeszcze jedna kura, ale już nie chcę się jej gonić. No to nie goń kury. Daj żyć stworzeniu Bożemu. Kura je po to, żeby mięcho dawać. To prawda. I jajki. I jajki. Mogłam to w sumie rozparcelować, ale... Ty nie byłeś nigdy na pustyni jeszcze? Nie. O. Czekaj. Co? Bo tu jakiś pan nam macha. A, to taki, wiesz, pan co mu ciepło. Co ja tu mam? Dziękuję za doświadczenie. To było znakomite doświadczenie. Tutaj coś jest. No nie? Kanina. Auto. Tu jest wieża wodna i dwa samochody. Dobra, już się nimi zajmuję. Nawet ja zobaczę, coś będzie. Co jest na tej wieży. Woda pewnie. Albo zombiaki. Zawsze się przyda. Dobra. Water tower. Pomarańczowo-szara. No dobrze. Pomarańczowe to od rdzy, a szara, bo woda jest brudna. No tak. A czerwone kamienie to dlatego, że żelazo, a białe to dlatego, że wapń. Nic tu nie ma ciekawego. Czego ty się spodziewałeś ciekawego? Chciałem powiedzieć, że zombie mi spadło z takiego wysokiego klifu prosto na łeb prawie. Podczas kiedy ja byłam
spokojnie zajęta swoimi sprawami, czyli rozkładaniem pustego pick-upa zielonego na czynniki pierwsze. Chlupie tylko ta woda. No, kiedyś mógłbyś ją wziąć w słoik. A teraz nie, bo dewy są idiotami. Już mi lepiej. O, i jesteśmy właśnie... Wjeżdżamy na pustynię. Piaseczek. No proszę, ile samochodów? O! I dobra, zrobiłem ten. Zrobiłem akcję bieda. Jaką akcję bieda? Co to znaczy akcja bieda w tym przypadku? W tym przypadku akcja bieda oznacza, że pojechałem do Joela, który niestety nie miał tych płyt z pięciopanelowych, ale miał płyty jednopanelowe, cztery, więc kupiłem te cztery. A, czyli mamy jednak tą rzutkową pułapkę przed drzwi. Znaczy będziemy mieli. Będziemy. Mamy, to jest taki, wiesz, optymistyczna forma. Tak. Znalazłem części robotyczne i Forge Ahead. Forge Aheada, tak na marginesie, kuźnie przyszłości, czyli magazyny do robienia warsztatów, to ja już wszystkie znam, więc decydujcie się, kto chce ten. No to możesz czytać. A tam jakieś zombiaki, kurde, koło kaktusów zasuwają. Tak? Aha. A, no faktycznie. Pozwól. Brawo! Ej. Było, nie ma. Jak w ruskim cyrku. Znaczy, generalnie znalazłem jednego. No tak, tego właśnie żeś zabił, o którym ja mówiłam. Wspominałaś ten... Liczbę mnogą? No, mnogiej. To nie ma się co tym przejmować w ogóle. O, okej. Ja na wszystko mówię w liczbę mnogiej. Tam w tej dziurze jest coś ciekawego jeszcze. Dobrze, a ja spod ciebie ten usuwam samochód. Zobaczymy, czy się spieprzysz. Zostań tam. Zostań tam, to wiesz, dla nauki, w imię nauki. Tak, tak jest. Ale teraz pójdziemy... Sru! Jej, sru pierdut. Teraz idziemy szukać łupków bitumicznych, które są śmieszne i takie, tak się mienią. Ciemne, takie dziwne, co się... Jak to? W kolorze benzyny mniej więcej. Dobrze. W zasadzie to mogłabym popatrzeć na mapę. Jestem pewna, że one jakoś inteligentnie są zaznaczone. Ale bardzo mały kawałek mapy widzę, w związku z powyższym to mi jest wszystko jedno. Nie, ale chyba jakiś zombie O! O, biega! No, au. Spadaj, ładnie. I tam jeszcze ten. Turysta tłusty. Nie. Yeah. Dobrek. Jeszcze jeden idzie. Tak. Proszę bardzo. Du. Spójrzmy się, a zresztą nie patrz się. No. I tu można spotkać psy dingo. Znaczy dokładnie można pozbawić. Zębiaczkowe. Kojoty? Nie, kojoty akurat są normalne, więc można je jeść. Nice. Jakie psy dingo, to nie Australia. Ja nie wiedzą, może... W sumie jak tu jesteśmy, jak... O, tutaj właśnie mamy łupek bitumiczny. No właśnie. Tu mamy kopalnię. Pięknie. Na samym tym. A jeszcze sępy tutaj czasem są. Co, robimy sobie kopalnię, jak rozumiem. No, tak mniej więcej. Natomiast nie wleź na kaktusa. Why? Bo się pokaleczysz kaktusem. Boże, no dobrze. No to króliczki i kury tutaj się na tych kaktusach potrafią popełnić samobójstwa. Nie kłamie, tak jest. Dobrze, dobrze, wierzę ci. Kurde, tylko jestem taki genialny, że drewna nie wziąłem. Do robienia drabinki. No widzisz, co ty byś beze mnie zrobił? Masz trochę? Wiesz, masz tutaj, to jest drewno na przykład, te krzaczki, te suche patyki, ale ci mogę dać, czekaj, masz. Nie chcesz? Mogę ci dać 198, masz. Dobrze, dziękuję. Co się masz męczyć?
Nie będę się pieprzyć tak dokładnie. Znaczy wiesz, no w sumie to jest całkiem przyjemne zajęcie, ale nie musisz koniecznie z łupkami bitumicznymi, to prawda. No. Coś tam szczeka. On jest dalej niż mi się wydawało. Mhm. A tu jest. Nie, może on ma skórę trochę. Właśnie zaraz o, sprawdzę. Kuchuje? Biedny kojot. Ojejku, jak mi przykro. Ale czy masz skórę? Wyskakuj, łajzo. Wyskakuj z ubranka. Ale ma go piryj. Coś go pogięło. Jaki krzywy kojot normalnie. Ja nie mogę. Skóry miał, kurde, całe 6. Coś pozabijam, bo jak ci te zombiaki na głowę pospadają, to nie będzie wesoło. Ty się faktycznie tam zakopałeś. No, amen. Dzięki. Ja krew. Dobra. Ależ tu ładnie. Chodź Ina, zobaczysz. No już się rozpędziłam. Myślisz, poszłaś w pizdu? Nie, nie poszłam w pizdu, tylko... O, jeszcze jeden kojot. Tylko... Wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o wykopywanie się stąd. Trochę mi żal tych zwierzątków, ale... Następny kojot z, kurde, problemami z kręgosłupem. Może też kopał łupki bitumiczne. Ja to sobie już tą zrobiłam. Co? Włas i ten. Myślałem, że odcinek. To swoją drogą. Włas i rozmaite fajne rzeczy. A czy to jest włas i wyłas? Włas i wyłas. Dwa w jednym. To ja bym jeszcze zajrzała tutaj. Co to jest tutaj? To jest apteka. A, ale to wychodzić idziemy, czy ten? Tak, zajrzymy to... trochę, zobaczymy, czy to w ogóle jest co warto. 18 jest w sumie, więc... No i co? O 22 się dopiero robi ciemno. Mam 12 skórek. Jej! To mówisz, że to apteka jest? Normalnie miałaby 3 czaszki, ale ponieważ to jest łatwa, to jest trudniejszy biom, to ma 4. No dobra. Kucniej. Ale mamy dosyć łatwo. Mogą z sufitu spadać. Mogą. Powiedziałabym, tak, że będą. Wręcz. Ktoś mi się widzi, że z tego nic nie będzie. Wiesz co? Dobra, otwieramy ogień. Żołnierz? Dobra. Możemy wyjść i pozwolić, żeby poszli za nami. A nie się blokować. No dobrze. Jeszcze żołnierz był. I pani doktor. Na razie to easy jest. No bo wiesz, nie otoczyły nas. Zobaczymy, co jest na półkach. Tak. Zapraszają na razie. Żelazo. Słuchajcie, też poszukajcie tych nie łupków, tylko tej azotanu potasu, bo będziemy mieli mało prochu. Nie no, azotany tam jeszcze w tej kopalni powinno być sporo. Właśnie niekoniecznie, mógł się skończyć. Nie, tam jest ten. Tylko go ja zgubiłem tą żyłę. Dobra, to ja tam zaraz zajrzę. Jeszcze porobię zestawy yes. Naprawcze. Uuu, tutaj mamy... Co tam? Spadły mi zombiaczki na głowę.
Pomóc ci? Nie. Dobrze. No ja trzepię te półeczki po drodze. No to dobrze, że półeczki. Ja bym się chciała dostać do tego, kurde, składu medykamentów. Lutrumu w sensie? Powiadasz? Tak, jest taka, kurde. Muszę rozpieprzyć drzwi. O, mordę. Co tam? Chyba, żeby się z dachu dało wejść. Na pewno by się udało, ale... Dobra, ja łażę po tych, kurde, tych. Po półkach. Tak, po półkach. Czy te stare kanapki są zjadliwe? Dobra, w sumie to ja wziąłem jedzenie przecież. Dobra. Stare kanapki są po to, żeby robić antybiotyki od biedy. A, no dobrze. W przyszłości. Electrical traps. Poproszę. Kurwa. Co tam? Radzisz sobie? Pająk tu gdzieś jest. No to weź kapcia, zdejmij mu i pierdol. A. Tu jesteś, kochany. Dobrze, to ja wracam do półeczek. Średnio to widzę. Niedobrze. Pomóż? Co to było? Shotgun. Okej, dostałam się do pokoju z medykamentami. Teraz pewnie mi będzie bardzo przykro. A, bandaże. Bandaże to se wsadźcie w dupę. No, gdzieś coś tutaj słyszę, ale nie u mnie. Tak, też słyszałem coś gdzieś. Teraz mi coś się spieprzy na łeb, to będzie wesoło. Dobra, jestem obciążony jakoś ultra. Ale gdzieś nic nie szukam. Też. No, tutaj jest jeszcze jakaś piwnica, ale to nie, stanowczo to nie na teraz. Czemu nie? A, bo 20 jest. No, właśnie. No, muszę się z tobą dobrutkami podzielić, bo... A co, nie masz miejsca w tym, w motorynce już? No, zaraz pójdę do motorynki może w takim razie. No, coś drze mordę. Gdzieś. Znalazłam trochę kwasu. Chyba ojebałem wszystkie półeczki. No dobra. Nie widzę tu się nic, co się dzieje. Może z dachu mi zaraz coś spadnie. Na zewnątrz coś jest. Skończyła mi się amunicja, by the way, 9 mm. Ale mam jeszcze shotgun. Tutaj się coś dobija. Ale po co? Przestało. Przestało. Dobra, potrzebujemy tego azotanu, potasu. Dobra, to jadę do kopalni zobaczyć, czy tam coś jest. Idę o zakład, że jeszcze tam jest sporo. Tak, ja podjadę z tobą i się jeszcze rozejrzę. Dobra, to będę w kopalni. To jeszcze przydałoby się przed nocą zrobić zestawy naprawcze, żeby mieć do broni. No to wiesz, zestawy, akurat ta zestawa, to stary tutaj jest, nie powiem, że wpytę tego azotanu potasu, ale jednak jest. Marecki, idziemy? No. Już, moment. Lab Equipment Box, czekaj. Sterydy, pierdoły, dobra. Ciekawego. Ale to są jeszcze fajne rzeczy, to jest piwnica. Dobrze, ale możemy tutaj wrócić, może nie w tej chwili, co?
Ale piwnica. Wrócimy tutaj. Ona do mnie rozmawia. Chodź. Ona mnie woła. Bo cię ale tutaj. Wiesz, 21 do ciebie też przemawia. Bo cię tutaj zostawię i ten. No to kurde, wlazłem do ciebie, a ty grzebiesz w samochodzie. Kurde, wasza za tą patasu prosto pod nogami. Właśnie sobie nogę złamałem, więc. Mamy gipsy. To jedź gipsy. Do domu, się gips zagipsuj. Gipsy Kinga? Tak. Ty, zobacz, Marecki, popatrz. No. Zerknij sobie na północny zachód. Nie? No, ładne. I tam jest ta fabryka. Jakbyśmy mieli wielką ochotę na powtórkę z rozrywki ze szpitala, tylko dużo gorzej, to zawsze możemy tam iść. No, ale nie teraz. Możesz na aptekę. Dobrze, to jedziemy do domu chwilowo. Wrócimy tu może po hordzie. No. I ten. A to fajnie, bo tak prosto, po prostu prostą drogą, jak w mordę strzelił i się wyjeżdża na te kopalnie. Kopalnie są zaraz przed apteką, jakby co. Cienko będzie z amunicją. Jak to ci mam powiedzieć, Szamański? Jak pójdziesz nakopać azotanu potasu, to nie będzie cienko z amunicją. To już jest po 9, więc nie pójdę. Jak nie pójdziesz? Myślisz, po co ta kopalnia jest zakryta? Mam pewien problem. No właśnie widzę. O nie! Już nie mam. Powiem tak, mamy 150 tutaj w skrzynce, drugie 150 w warsztacie, plus to, co robisz, plus to, co jest ten. Ja mogę pójść nakopać tego nieszczęsnego azotanu, tylko że mam inne rzeczy, które robię. Ja przyjadę, zaraz nakopię. Możemy iść z Mareckim oboje do kopalni. Ja też, tak. My już dzisiaj, kurde, jak bliźnięta syjamskie, więc... Ja muszę sobie kilo zrobić, albo go naprawić. Nie wiem, co będzie. Naprawić. Tanie. Ale naprawia się tym zestawem naprawczym, nie? Tak, ja mam 4 przy sobie, tylko dojedźmy do bazy. Luz. A w sam raz 22 się zrobiła. A wiecie, jak ja kiedyś totalnie lałam po nogach, jak byłam na zewnątrz, a się zrobiła 22? A czemuż to? O, zębiaczek. Edgar. Czemuż to? Dlatego, że jestem panikarą? I boję się zombie? Make sense. I tak muszę nakopać żelaza, to przy okazji nakopię azotanu. Nina, co ty tam popierdalasz z turbo? A tak, przepraszam. Poczuł koń stajnię. Rozpędzałam się, żeby na górkę wjechać i zjechać z górki wyczynowo. Kurde, motocross. Nina, dobra. Ponieważ nie chcę ten. Mieszam wachę. Czasu. Będzie 6000. To na trochę nam starczy. To ci dam rzeczy, co? Marecki! Myślisz, że ja wiem, gdzie te rzeczy się trzyma? Daj. Daj. Ja jeszcze mam cały motorek do zrobienia. A ty wiesz, że chodzisz do szafki jakiejkolwiek i tak jak masz, kurde, kwipunek swój. Tak, to wyrzuć wszystko tam. To nie, to wrzucasz pierwszą tą z jedną strzałką. No tak. Że stakujesz tylko przedmioty, które są. I tak jest dużo szybciej. I potem jak nie wiesz, co zrobić z tą resztą, co ci została, to wtedy przychodzisz do mnie i mówisz help. Dobrze, tak zrobię. Myślę, że ja pamiętam, gdzie to wszystko wchodzi, a po prostu przychodzę, kurde, i zestakuj. Nawet nie patrzę, czy coś się zestakowało. Dobrze. I w ten sposób niestety czasem tracę rzeczy, które są mi przydatne. A to ja notorycznie tak robię. Dobrze. Zapierdalamy to w takim razie po te, co tam, azoty potasu? Po azoton potasu, dobra, no to zasuwamy. Na piechotę? No czy... nie wiem, gdzie idziemy, więc... Do tej dalszej tej, tak? A nie! Tak. Zaraz, a tak. To do twojej kopalni, do twojej kopalni. Tej przy drodze. A, kurde. A masz... dostawy naprawcze masz? No, zapomniałem w końcu. Mam. No, chyba przyczepiłem się do twojej głowy na chwilę. Tak. Chcesz?
Masz. Tak. A nie, zostawiłam, kurwa. Zaraz przyjdę. Zestakuj, kurde.